I may have a lot of vices, but predictability isn't one of them. Hej, cześć, siemano wam wszystkim, ludzie z tej strony Jack. Witam się z wami bardzo serdecznie, zaraz po sprawdzeniu, jak bardzo wszyscy mnie lubią. Okazuje się, że mimo iż nie było mnie w tej grze dość długi czas, wszyscy ciągle mnie kochają. I to oczywiście ma tylko i wyłącznie wzgląd na to, że jest to po prostu zapisana gra. Dobra. Tutaj nic ciekawego, więc lecimy do roboty. W końcu DMC 2 się skończyło, tak samo jak i Dark Souls, więc mogę się skupić na DMC 3 oraz na This is the Police. Gdzie ta druga gra bardziej zasługuje na atencję, bo najbardziej kuleje, jeśli chodzi o... Jeśli chodzi o brak odcinków. Dobra, przyjaciele prędzą swój nisko lat zwierząt, ale mają mało rok do pracy, mogę żyć wolne. A weź sobie. Rybka nie została dzisiaj jeść. Nie. No i pięknie, to mi się podoba. Dobra, komu by tu dać... A pestka niech dostanie, bo... ma mało profesjonalizmu. O Jezus Maria. Kurde, nie pamiętam, czy coś zamawiałem w ogóle do tego katalogu? Nie, to są winyle, widzę. No, chyba, że winyle po prostu nie jest przetłumaczone i byłoby to tutaj. A nie, nie ma. Okej, czyli wszystko nowe kasety, co miałem, to już zamówiłem. Dobra, ale jako iż wróciłem po czasie, no to odpalmy sobie... chyba pierwsza? Tak jest. Back in business! Pięknie, Dariusz się dostał. No, Garner niestety nie. Podzielmy się z załogą. Spoko. W ogóle, jak my to tłumaczymy z załodze, że o, nagle dostałem donację od ratusza, to tu macie dla was 50%. Czy po prostu dzielimy to jakoś i dorzucamy do wypłaty, do dniówki. Jako premię. Nie wiem. A nie, jest 1 października na tym dniu, czyli jutro będą nowe kasety ewentualnie. Dobra. Napaść. Roberta Lynn zadzwoniła na policję i histerycznie krzycząc stwierdziła, że jej sąsiad przez ostatnie kilka dni ciągle używał wiertarki. Mąż kobiety, Derek, nie mógł ich wytrzymać i poszedł sprawdzić, co się dzieje. Szybko wdał się z sąsiadem w bójkę i doznał obrażeń brzucha od wspomnianej wiertarki. Pan Lynn był w stanie wrócić do domu i zamknąć drzwi, ale sąsiad aktualnie forsuje zabezpieczenie i krzyczy jak opętany. Przerażona kobieta płakała w słuchawkę. Słyszałam plotki, że ten człowiek siedział jakiś czas w psychiatryku. Obawiam się, że to chyba prawda. Okej, tu już nie chodzi o to, że to jest dentysta czy nie, bo dentysty złapaliśmy. Więc wysyłam po prostu 4 osoby. I tych dwóch ostatnio oczywiście tylko po to, że się podtrenowali. Bo profesjonalizmu mają strasznie mało. Ale na szczęście mają wystarczającą ilość na to wezwanie. Czyli to minimum, jak już powinni. Uła. Ciszynie mina. Pewna kobieta widziała, jak grupa studentów biega od budki do budki i wyrywa z nich spadki. Chyba mają z okładki, to zbierze ich więcej. Wkładają sobie do torby i uciekają. Jak biegają piechty, no to... mają poradzić sobie. Nie bardzo. No, jeszcze nikomu się nie stało. To mi się bardzo podoba. Jak tam ci biegają piechotą, no to... prawie woza raczej szybko i dogonimy. My czytaj gliniarze. Tak, też nie tam zostało i goście zabrane. Święto. Ujka. Przychodząca się po drodze rodzina zauważyła kilku serwerów kłócących się agresywnie w pobliżu lody. Patrzcie, zaraz zaczną się bić. Dobra, pracowałem to na ekipę i... podgane. Żeby ruch za support. Teraz na bliźniarkę. Chyba nie. Nie, bo to nie...
Wiem, że po angielsku to ten radiowóz nazywa się Paddy Wagon, tylko nie wiem, jak to przetłumaczyć na polski, bo jeżeli nie przychodzi, to więźniarka, ale więźniarka to trochę bardziej przychodzi jako osoba, jako kobieta więzień. Dobra, za chwilę to sprawdzę. Funkcjonariusze mają trudności z poruszaniem się po piasku, a surferzy zaczynają niszczyć sobie nawzajem deski. Spróbuj ich złapać, zdejmij buty i rzuć nich surferów. Chłopie, szkoda desek. Rzuć buty i zdejmij buty, rzuć surferów. Surfery są pokryci masłem. Natychmiast wyślizgują się policjantom. Aha, okej, czyli to było tak, jakbym spróbował ich złapać. Po czym rzucają się na deskach do wody. Rozbierz się różami. Ej, nauczycie mnie surfować. Oddaj strzał ostrzegawczy. Oddaj strzał ostrzegawczy. No i dobrze. Tutaj dwa wezwania. Oj, tutaj coś grubego. Tutaj takiego średniego, ale poczekam, aż wrócą. Powinni, bo to było to, nie? Tak, powinni, zanim to się steguje. Dobra, wrzucę coś na ten. Może to. Żeby nie było tak. Cicho. Dobra, nie zdążą niestety. Kurde. Dwie wracające z klubu dziewczyny napotkały przerażającą męską postać stojącą przy wejściu. Uciekłyśmy tak szybko, ale boimy się, że dorwie kogoś innego. Ochroniarz? Wymiana ognia. Liczni świadkowie donoszą, że dwa duże czarne suwy starły się w centrum miasta z pojazdów wysiedli z broni mężczyzny, żeby ciebie strzelać. Wysyłamy kogo możemy. O, no jeszcze lepiej. Sklep odzieży obok został przy wyjściu starego manekina. Ja sądzę, że to jest jakiś ochroniarz, to proszę, po prostu manekin. Podczas tańca na serii rozległy się strzały, jeden z instruktorów padł na podłogę z raną brzucha. Rozpętała się panika i tłum rozbiegł się do wyjścia. Nikt nie wie, kto oddał strzały, ani co się w ogóle dzieje. Raz jej pewna rozstrzała uczennica, która widziała zajście. Wysyłamy. What? Wpisałem zaraz Paddy Wagon w Google i wyskoczył mi wóz ryżowy. A nie mogę. Wóz ryżowy, to może już niech lepiej na radiowo zostanie. Jakby nie twórcy dla Beki to tak zrobili, czy oni nie wiedzieli, jak to się, czy to się faktycznie tak nazywa. Wóz ryżowy. Nie mogę być prawda, będziemy dojść tę mafię, jak ile tylko możemy. Samego Sanda już możemy rozwalić. Wystarczy tylko dorzucić tutaj jedną klatkę. Konkretnie. Tak? O, a nie! Nie, dobra. Nie mam tej klatki jednak. Będzie to albo to, ale nie, ja nie mam klatki, jak mu strzela. Czyli w sumie jeszcze muszę na nią poczekać. Odmawiam, poradzicie sobie. Wydział zabójstw. Zgłoszenie otrzymano od nazwiski... od osoby... tak, od nazwiski osobiem, no. Dobra, pójdźmy tym. Od nazwiski osobiem Kenny Anderson na ulicy starszy pan palił szlugi, aż podeszło do niego dwóch młodych mężczyzn po jednego. Starszy skłamał, że nie palił i wybuchła bójka. Poszkodowanemu udało się odpierać ataki, ale jeden z zapasników wyciągnął nóż i ugodził go w klatkę piersiową. Przestępcy zniknęli za zielonymi drzwiami w pobliżu. Rudowłosy sprzedawca hot dogów próbował pomóc ofierze, ale było już za późno. No niestety. Nawet nie powiem, że to wina Rudego, no bo to nie wina Rudego, tylko po prostu... za mocno dostał ziomek nożem. W sumie kto wie, może Rudy po prostu był za wolny. Ale nie no. Niektórzy to natychmiast już sprawdzał typa, to już było za późno, no to nie. Znaczy, nie ma tu nic do gadania. O, jest ta klatka, której potrzebuję. I to są dwa ostatnie zdjęcia. Dwie ostatnie klatki. Jakie są mi potrzebne. Po miejsce zbrodni zebrało się kilku gapi. Rudowłosy mężczyzna w białym ubraniu majstruje przy jednym z ciał. Czy ktoś idzie na napastników? Młoda kobieta podbiegła poinformować, że na pastyce jeżeli uciec od jednego z nich, to jest sąsiad z mieszkania 207. Weź schodami pożarowymi.
Ja pierdolę, co jest? Ściany drugiego piętra wymalowane są dziwnymi symbolami, które prowadzą do mieszkania numer 205. Jolo. Co? Okej, wszyscy z ogarnięci. To w ogóle ta opcja aresztuj Rudego. Ja pierdzielę. Ciekawe, czy mnie zadziałało w ogóle. No dobra, koniec dnia w takim razie. Checkpoint. Analityk. Większość kontrabandy przychodzi przez stocznię, studio tańca, pogromcy rytmu. Organizuje pokaz w pobliżu pomnika kukurydzy. Występowała w konkursie piękności. Złamałam nogę. XD. No i nie wiem, czy to było, czy nie. Jedziemy. Nowe kasety teraz powinny wpaść. Waliło mi rury. A dobra, to jest detektyw, on może iść. No i pięknie, akurat jedyna osoba, która chciała. Yeah, są. Okej, mam nowy coś w katalogu. Zobaczmy. Okej, 11 grudzień. A jest październik. Okej. Czyli co, to już trzeci akt powoli będzie wskakiwał. Tak mi się wydaje. Dobra, spróbuję tego Chopina zacząć. Sonata wiolonczelowa. Nie wiem, czy to nie było, nie jest to samo, co żeśmy mieli na winylu, ale dowiemy się za chwilę. Ale chyba nie. Nie, to nie jest to samo. Prosimy o wszystko oczywiście, bo Ratusz nas wręcz uwielbia. Tutaj wszyscy zdali. Panie Wolf, pan mi nie umiera. Zapłaciłem za wtykę raz i nie zamierzam więcej. Ale kurde, długo pociągnął. No i co? Żyje? Nie żyje? Żyje tym razem, dobra. Czyli naprawdę niezłe 50-50 mi się trafiło. Dobra, jeszcze raz tutaj o wszystko prosiłem, bo jak mówiłem, Ratusz nas po prostu uwielbia. Kocha na zabój, wręcz. To tutaj jeszcze dodatkowo dziewniemy sobie te nowe rzeczy. Wrócimy do mapy. I zobaczmy, jak ten rynek pracy... beznadziejnie. Okej, okay, cieszę się, że też znowu obaj zdali. Groźba samobójstwa. Uczennica gimnazjum zamknęła się w sali chemicznej, skąd grozi, że spożyje sobie i wypije śmiertelną miksturę. Nauczyciele boją się wyważyć drzwi. Zeznali, że dziewczyna miała już wcześniej przejawy dziwnego zachowania. Według słów koleżanki z klasy, chyba ktoś jej złamał serce, ale nie znam szczegółów. Dobra, ziomki, zająć się nią. Szczerze wątpię, że ona w ogóle będzie wiedziała, co do tej mikstury włożyć, żeby to było zabójcze, ale... just in case, niech lecą. Rzadko uczennice gimnazjum na chemii się na tyle znają. Znaczy uczennice, w ogóle uczniowie gimnazjum. No, kiedy jeszcze istniało, bo teraz to by była... 7, 8 i 1 liceum, / technikum. No. Nie wiem, czy taki przestępca, no ale okej, no. Laska zgarnięta. No. Zaczyna się. Dziewczyny, sprzedawczyni sklepu odzieżowego zgłosiła kradzież. Dziewczyna wyszła z przymierzalni w 4 koszulkach i szybko skierowała się do wyjścia. W bramce odezwał się alarm, jednak złodziejce udało się wydostać i wybiec na ulicę. Za nią. I oszustwo.
Kasjer zaczął flirtować z klientką, poprosił o pokazanie dowodu osobistego, grożąc, że inaczej nie sprzedaje butelki wina. Potem zadzwonił na policję i stwierdził, że dokument jest fałszywy. Nie mogła mieć 35 lat, dałby mieć co najwyżej 29. No i co z tego? Jaki to jest problem? Z tego co ja wiem, to od 18 lat możesz kupować alkohol, no to... Nie wiem, wyślę, bo... Może złapią faktycznie, ale dla mnie to nie jest przestępstwo. Organizujemy akcję o 18 w szpitalu, nie życzymy sobie najazdu policji, chyba 500 wystarczy. Tak. Zobaczymy. No i zobaczmy. Oszustwo. Z dowodem wszystko było w porządku. Tak. Nawet gdyby nie było, to ona miała dalej tak czy jak była pełnoletnia, więc gościu nie miał żadnego prawa wzwania policji. Bo ona nie ukradła mu tej butelki wina, tylko normalnie ją kupiła. Tylko jemu coś się wydawało, że jest młodsza niż wygląda. Co, jak mówię, no... Na dowodzie 35, a wygląda na 29. Dalej jest pełnoletnia, więc ma pełne prawo kupić sobie alkohol. Czy tutaj ma skończone 18 lat? O to tu chodzi, nie? W całym moim wywodzie. Trzech uzbrojonych mężczyzn usiłowało obrobić lombard, ale nie udało im się oszukać zabezpieczeń. Wszystkie drzwi zostały zamknięte, a napastnicy są uwięzieni w środku. Grożą, że zabiją właścicieli, jeśli nie są natychmiast wypuszczani. Zająć się tym mordeczki. Kradzież. Kilku pacjentów szpitala skarży się, że straciło wszystkie kosztowności i pieniądze. Nie no, San, weź się postaraj trochę, dobra? Chłopie, za coś takiego chcesz 500, co mi 2000, jak wszystkie kosztowności i skradłeś. Za no to nie przejdzie, panie dziejaszku. Furgonetka podjechała pod bank, w trakcie zamknięcia wyskoczył z niej trzech zamaskowanych mężczyzn, którzy szybko zniknęli gdzieś w budynku. Betty Davis, świadek od razu dzwonił na policję, przestępcy mogą być uzbrojeni. Okej, widzę, pod koniec się trochę akcji narobiło. Okej, to liczę obnażanie się. Zobaczmy w sumie ile. 3. No niestety, Floridorium już sobie sam, na spokojnie sam by sobie poradził, no to nie pojedzie. Rozbierany poker? To ciekawe, ciekawe. No, nie pojedzie, bo się za bardzo boi. Za mnie jedną osobę muszę bym do tego dosłać. Jedna z ofiar znała, że widziała, jak stary salowy ukradkiem przeszukuje oddział. Szukaj szafkę salowego. Siwy salow w ogrodniczkach, który po cichu się wymknąć, niosąc wielką torbę. Goń go z noszami, dawaj! Daleko odnoszy. Odnoszę najdalej. Panie, omija szpitale. Nie pamiętam, jak to było pomiędzy tymi. Polecieliśmy do niego z noszami, gości nam się rozwalić. No elo. Masakra. Tak, rozczarowany. Stary, w dupie ma to twoje rozczarowanie. Nawet nie było to godne mojego zainteresowania. Te 500 oczywiście, bo akcja komendanta policji była bardzo godna zainteresowania. No. Cyk, dziękuję. Zrobiliśmy Floridora. I całą tę trójkę. Znaczy tę dwójkę najgorszą i Asano, żeby się podbiła trochę. Bo why not? Teraz pewnie... O, dobra, jeszcze nie. Jeden z tych staruszków z radością zrywa się na nogi, rzuca kartę na ławę, wystawia goły tyłek w kierunku plecy sobie krzyczy. Ha! Wygrałem! Osłoń go tak, by dzieci nic nie zobaczyły, zarzuć na niego płaszcz i aresztuj, zabierz podejrzane ubranie i uciekaj. Proszę więcej takich akcji, to jest cudowne. No, masakra. Dobra, chociaż skończę to, żeby już mieli spokój. No. I co jest do wyboru?
Pojechał odwiedzić starzejącą się matkę. Poświęca wiele czasu nowemu projektowi. Prawie nigdy nie opuszcza rancha. No, jakbym miał strzelać, to albo rancho, albo... albo matka. Ale kurde, czy ja chcę... Fajnie dałoby się dojść z tej mafii jeszcze pieniądze. Czemu ci są tacy wymęczeni? Fabuła. Martin, what happened? We've got him, Jack. We got our guy. I'm on my way. Well, what's the situation? Two things. First of all, our guy isn't a guy. What? She's over 6 feet tall. She's so strong it took 3 guys to take her down, and she wasn't even putting up a fight. If she had a mind to cause trouble, we would have needed a tank. Second, she's not saying a word. Nothing at all. When we took her down, she was packing her drill in her bag and going out somewhere. The clues in her trailer, they were... Well, there's not a lot of room for doubt. There's a lot of evidence. I'm going in. Be careful. I'll bet she could snap those handcuffs if she wanted. There's no doubt this is the woman who's been killing women across Freeburg. But it's not the dentist sitting in front of me. Either she began killing at the tender age of 4, or someone's playing games with us. A game I don't yet see. But this woman knows more than I do. Shame that her eyes are so empty. She's not gonna answer my questions. At least not today. She's finished her bloody job, but she's working for someone else. Not hard to guess who's behind this. So fast? She say something? She's not gonna tell us anything, Martin. I'm going home. Get a couple more hours sleep. One of the nice things about the world going to hell, everyone's secrets are quickly revealed. Who has time for secrets these days? Okay, miałem takie dziwne wrażenie, że już to widziałem i to było na kanale, ale na szczęście nie było. Ja bym sobie przypadkiem cofnął zapis do... sprzed złapania dentysty, to bym się troszeczkę zażenował teraz, ale na szczęście tego jeszcze nie było. Okej, na jeden dzień jeszcze czasu mamy. Znaczy, no, tak naprawdę mam czasu, ile będę chciał, ale myślę, że tak w 30 minutach plus minus zamknąć odcinek. Rasistowski wykładowca awansowany na dziekana. Zajebiście, naprawdę. Kto na to wpadł? Kierowcy wyścigów pozorują wypadek w centrum, cały we krwi, wycofany z kin ze względu na okrucieństwo. To już też było. Fabuły ciąg dalszy, to lubię. Yeah, box of Caesars. With that outfit, I could see you coming a mile away, Mr. Boyd. Ah, Mr. Chaffee. Knowing your love of theatrics, I was afraid you'd keep the mystery surrounding the dentist going for at least another day or two. What could you mean, Mr. Boyd? Well, it's true. Robespierre does have a passion for mystery and the dramatic. But there's no need to confuse the actor with his character. For you, I'll play the hurried businessman who likes to cut to the chase. That's not quite me either, but though this mask I wear is quite a burden, I have long grown used to it. Besides, I don't want to distract you from your 180-day quest, not for a second longer than necessary. My, is half your time already up? You simply cannot imagine, Mr. Boyd, the painstaking work I've done to cultivate this maniac image. I turn to such literature the likes of which I wish I never knew.
If our law enforcement agencies possessed even the slightest aesthetic sense, they would have instantly seen the game for what it was. And the postcards. What can I say? And if the real dentist turned up again at the wrong moment? I don't imagine lunatics take kindly to imposters. The dentist died of a heart attack last spring while he was sunbathing on the beach. I discovered this quite by accident. From a university friend, a therapist. It was he who convinced the dentist to stop killing, by the way. Why the murders? Obviously, they'd all been raped by Rogers. It would have been much easier to just get them to talk. Mr. Boyd, the last thing I want is to appear a brutish butcher. I spent enough time on these women to know they were no use to me alive. Not sure if I should be ashamed to say it, but Stuart Rogers far surpasses me in his ability to intimidate people. Apparently, such things only come with experience. But murder? For that, I truly do feel ashamed. It's a burden I shall have to bear for the rest of my days. But sadly, it's not my greatest shame. What could be more shameful? To frame an innocent woman for such terrible crimes? What? Are you unhappy with a woman cast as the serial killer? Firstly, I'd say Dear Jordan adds a certain grace to the whole sordid story. And second, of all the people I hold in my debt, she's the strongest. And not just physically. Third, she had good reason to settle her debt with me as quickly as possible. Without going into details, I'll just say that she's a very, very caring mother. Do these taste good? Had we met earlier, Mr. Boyd, I would have shown you a far more refined pleasure. One without such an unpleasant smell. I'm afraid to even imagine what you count as pleasures, Mr. Chaffee. Fountains of blood in the city square? Mr. Boyd, you're not listening to me at all. I didn't take any enjoyment from the killings. Everything I've done was of strict necessity. I couldn't make Jordan kill all the women that Rogers raped. That would have been excessive. If I had made her kill them all, you'd be rather upset, no? I can't say I fully understand your plan, Mr. Chaffee, but you've given me more than enough reasons to arrest you. Yes, but allow me to counter them with one good reason not to. No, musi być naprawdę mocny, bo gościu właśnie prosto w twarz nam się przyznał, że to on zabił te 5 kobiet. I zrzucił winę na osobę, która po prostu miała u niego dług. I think you mentioned you dined here once? Yes, not the best restaurant in town. And maybe you're just not familiar with the full range of our services. When I inherited this tasteless place from my father, I knew I could never make it into an exquisite restaurant. Instead, I accentuated the atrocity of it all, an aesthetic of a different kind. Now I even live here. To me, this complex is like a microcosm of Freeburg. But we're not here to talk about that. At school, I read a French novel whose name doesn't need mentioning, and I read many amazing things. It seems that in Paris, just before the Revolution, certain places were quite popular. People of wealth and taste visited from the city, shed their luxurious coats, peeled off their white gloves, and with the help of the local farmer, they brutally stabbed a hole in a bull and decorated themselves with the splattering blood as they prepared a large piece of meat for the fire. In the bull's suffering, these effeminate aristocrats found a perverse sort of pleasure. Now I make these pleasures available to the people of Freiburg. I will be honest with you. People who pursue such cruelty truly are crazy. But what is interesting... The best steaks are cut from the tender meat of young bulls. 11 months is just right. Beautiful, healthy, full of strength. But these wealthy degenerates who pay $7,000 so our experts will show them where to plunge the blade for maximum effect,
Even they don't have the spirit to slaughter the young bull. The thought never enters their minds. They look into the eyes of the healthy animal, bursting with energy, and they quickly shuffle past. As if by instinct, they are drawn to the old, weary, fading bulls. And then, with terrible smiles on their faces, they chew through tough steaks that taste of burning rubber. They feel that they're doing something real with their own hands, a sort of natural selection, as if they're agents in the natural process. But nature also teaches us that the old beast, unable to fend off any threat, might yet survive if it cowers in a dark corner and pretends it doesn't exist. Then, perhaps, the young predator will pass. Mr. Scott will drive you back. I'm late for an appointment. Mr. Boyd, you won't believe it, but the person I just got off the phone with was talking about you. Seems like I'm pretty popular these days. By the way, Mr. Boyd, I've got to ask, why half a million? Go fuck yourself, Troy Starr. No ale dobrze, dobrze, no co wpieprzasz się w nie swoje sprawy, gościu? Skoro wiesz o pół miliona, to znasz powód. Jakby nie wiem, ale mnie ten szafę totalnie nie przekonał w ogóle. Autentycznie, ja nie wiem, co mam myśleć o tym, co się teraz stało. Szafę, który okazał się tak naprawdę... Czyli tak. Aż się odsunę, bo się muszę trochę pogodzić. Czyli tak, prawdziwy dentysta zmarł jakiś czas temu, chyba miesiąc albo rok, teraz pewnie dokładnie co tam było, ale miesiąc albo rok, na zawał serca, opalając się na plaży. Chwilę, w cudzysłowie chwilę przed tą akcją, jakiś znajomy terapeuta od szafy przekonał go, żeby dentysta przestał zabijać. Znając metody dentysty, szafę nałożył, w cudzysłowie, maskę dentysty i zabił 5 kobiet, które znały Rogersa. I które Rogers zgwałcił. Po co? O co chodziło z tą gadką na końcu, z tym bykiem i tak dalej? Jakby... Mój mózg jest w tym momencie rozjebany. Ja nie wiem, co ja mam myśleć o tym typie. A zatem, że jest pierdolnięty. Przy nim to normalnie Rogers to jest zaniołek. Okej, no Rogers też ma swoje za uszami. Zapewne nie tylko gwałcenie kobiet, ale także na przykład... wydawanie hajsu miasta na jakieś swoje widzimisię, no ale on raczej nie byłby chyba zdolny, żeby kogoś zabić. A szafę literalnie zrobił... No jak roz... Nie. No tematyką lolową zrobił pentakilla. I jeszcze zrzucił winę na osobę... Znaczy wróć, zrzucił. Podstawił pod dentystę osobę, kobietę. Kobietę, która miała u niego dług,
żeby wzięła na siebie winę. Zakładam, że on pewnie spłaci ten jej dług i ją potem jakoś wyciągnie. Ale co to jest za akcja w ogóle? No przecież przyrównując tę szafę do Rogersa, to jeden jest wart drugiego. Są siebie warci normalnie. Ale dobra. Do czego będzie eskalowała ta historia, to się dopiero dowiemy w kolejnych odcinkach, bo ten, jak już mówiłem, chciałbym zamknąć w granicy 30 minut, już jest prawie 36, plus intro to może już jest nawet 36. Tak więc ode mnie to będzie tyle, do usłyszenia w kolejnym materiale, zagrajmy w This is the Police, w którym, miejmy nadzieję, dowiemy się trochę więcej fabularnie o tej historii. Ode mnie to tyle, do usłyszenia, do zobaczenia. Cześć!